To były już dwie noce w szpitalu i ja nie wiedziałem, czy przeżyję, czy nie. Lee był w szpitalu w stanie krytycznym z powodu COVID-19. Byłem pod ogromną presją. Podłączyli mi kroplówkę i robili wszystko, co było potrzebne. I ja pamiętam szczególnie te dwie noce, bardzo płakałem do Boga i prosiłem, żeby mi pomógł. I prosiłem, żeby nawet ponadnaturalnie zrobił coś, co by mnie zachęciło i pomogło mi przez to przejść. I pamiętam, że następnego dnia miałem bardzo ciężką noc. I musisz zrozumieć, ja byłem na odizolowanym oddziale, gdzie nikt inny nie mógł wejść. Nikt inny. Żaden pastor, żaden przyjaciel, żaden członek rodziny. Nikt nie miał pozwolenia, żeby móc tam wejść. Bóg wysłał sprzątacza. Tak nagle ten sprzątacz wszedł i to było dla mnie jak promień słońca. I on zaczął ze mną rozmawiać, pytał jak się mam. I on zaczął rozmawiać ze mną i powiedział mi, żeby się nie poddawać. I później zaczęliśmy rozmawiać i on odwrócił się i powiedział mi, że był misjonarzem w Nigerii przez 14 lat. I zaczął opowiadać mi, jak Bóg zbawił wiele, wiele dusz podczas jego służby tam. I w tych ostatnich latach on odnalazł swoje miejsce w domu w północnej Irlandii i on dodawał otuchy mojemu sercu. I on opowiadał mi o tych duszach i o miłości Jezusa i miłości Boga. A ja siedziałem i mówiłem sobie, wow. Kiedy Bóg potrzebuje do ciebie dotrzeć, On wie dokładnie, która osoba będzie do tego właściwa. I w tamtym czasie dla mnie to był ten sprzątacz. Nikt inny nie mógł wejść. Bóg wysłał sprzątacza. I kiedy wychodził tego dnia, stanął w drzwiach i zapytał, czy mogę się o ciebie pomodlić? Ja powiedziałem, oczywiście. I kiedy zaczął się modlić w drzwiach, bo on nie mógł mnie dotykać, zaczął prosić Boga i Ducha Świętego, aby do mnie przyszli. On zaczął prosić Boga, żeby mnie uzdrowił i dotknął moich płuc. On stał w tych drzwiach i błagał Boga Wszechmogącego, żeby ocalił moje życie i żeby później mnie używał. I później poszedł. I to, co było niesamowite, to to, że po tym, jak poszedł, to on od czasu do czasu przechodził obok moich drzwi i pokazywał mi kciuka do góry. I tamtej nocy, pamiętam, wszystko zaczęło się polepszać. Czy mogła to być modlitwa tego sprzątacza? Lee zaczął odzyskiwać siły i zaczął też wracać mu apetyt. I tamtej nocy miałem taką ochotę na paczkę prażynek o smaku krewetek Taito. Ja poprosiłem Boga, bo nikt nie mógł do mnie przychodzić i powiedziałem, Boże, czy to możliwe, że mógłbyś załatwić mi paczkę prażynek o smaku krewetek i puszkę coli? Bo tej nocy zaczęło mi się już poprawiać. I następnego ranka przyszedł ten sprzątacz. I przyniósł torbę i w tej torbie były dwie pomarańcze, puszka coli i paczka prażynek o smaku krewetek. I nie mówcie mi, że Bóg nie wie. Bóg zna naszą każdą potrzebę. On zna każde nasze pragnienie. I On podał mi tą torbę przez drzwi. On nie mógł wejść. I powiedział, to jest dar od Boga. I ja usiadłem, zjadłem te prażynki. Bóg jest Bogiem, który jest osobisty. I On zna najgłębsze pragnienia naszego serca. I On wie, czego potrzebujemy. I chcę zachęcić was dzisiaj. Bóg wie, czego potrzebujesz. On zna pragnienia twojego serca. On jest niesamowitym Zbawicielem.
Nigdy zbyt nisko nie oceniaj tego, co Bóg może z tobą zrobić. Dziękuję temu sprzątaczowi. Ty wiesz, kim ty jesteś. Jeśli kiedykolwiek to obejrzysz, dziękuję ci, że posłuchałeś głosu Boga i dotarłeś do kogoś takiego jak ja. Ci z was, którzy są zbawieni, nieustannie patrzcie na Boga. Zwróćcie swój wzrok na Jezusa. A ci z was, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, zachęcam was. Podnieście swój wzrok i spójrzcie w niebo i z głębi swojego serca zawołajcie: Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu, i idźcie do domu usprawiedliwieni, tak jakbyście nigdy nie zgrzeszyli. Niech was Bóg błogosławi. Życzę wam, żebyście poznali miłość Jezusa i moc Ducha Świętego. Co za Zbawiciel. Amen.